Masz co wziąć? A gdzie? Ja ci zaraz dam. Witamy na podsumowaniu sezonu Anno Domini 2023-2024. Będziemy się bawić do godziny 20. Poznamy najlepszych zawodników tego sezonu. Słuchajcie, dmuchaniec jest do waszej dyspozycji. Mamy lemoniadę, mamy wodę, popcorn, wata cukrowa, kawa, herbata. Wszystko to jest dla was. Niedługo pojawią się ciepłe kiełbaski. Życzymy dobrej zabawy w imieniu zarządu. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Cześć Rubaczki, co powiecie na temat zakończenia? Fajnie jest, no. No ale cóż, trzeba zabrać się za ogłaszanie werdyktów. I powiem tak, w tym roku mamy bardzo ciekawy ranking, bo bardzo się przesiały kategorie. Chociaż część zawodników Starej Gwardii mocno się broniła, to młode wilki, a właściwie to nawet młode wilczki atakowały szerokim frontem. Więc pierwsza złota dziesiątka jest miksem tych bardzo doświadczonych zawodników z tymi bardzo młodziutkimi, zdobywającymi swoje pierwsze szlify, powiedzmy sobie, na matach nie tylko już krajowych. Zanim odczytamy pierwszą dziesiątkę, dla której jak zwykle przygotowane są pamiątkowe koszulki, które z dumą będziecie nosili co najmniej przez następny sezon, to szybciutki wykaz, kogo mamy w drugiej dziesiątce, czyli w srebrnej dziesiątce. Srebrna dziesiątka, a w zasadzie jedenastka, bo jest ex aequo, na miejscu 19-21, ex aequo, trzy osoby, Paweł Bielecki, Krystian Paprocki, Tymon Siwko. Wielkie gratulacje, brawa, tutaj co prawda nagród nie ma, nagrodą jest samo znalezienie się w pierwszej dwudziestce najmocniejszych wojowników, 45 punktów rankingowych i wielkie gratulacje. Miejsce kolejne, również Andrzejko, 17 i 18. Aleksandra Matys i Wojtek Markowski po 47 punktów. Miejsce 16, Maja Palonka, 50 punktów. Miejsce 15, Blanka Paprocka, 52 punkty. Miejsce 14, Kacper Kuraś, 55 punktów. Miejsce 13, Karol Ponieważ, 58 punktów. Miejsce 12, Oliwier Harasim, 63 punkty. I miejsce 11, najwyższe miejsce w srebrnej dziesiątce, Jan Hawrysz, 65 punktów. No i czas na złotą dziesiątkę. Na miejscu 10. Udało się przeskoczyć Janka Hawrysza o całe 2 punkty, więc tu widać, że było bardzo ciasno. Bardzo. Medali troszkę było, troszkę zwycięstw, troszkę porażek, a jego turniejem najlepszym w tym roku było LTSI Southeast Opens w Anglii z takim ładną kolekcją medalową. Na miejscu 10, 68 punktów, Czarek Matys, wielkie gratulacje!
mamy miejsce 10. Uwaga, miejsce 9. 71 punktów. Kolejna osoba podtrzymująca tradycje rodzinne, nasza mistrzyni Polski i uczestniczka również Pucharu Świata, Oliwia Kuraś, 71 punktów. No i cóż, ładna kolejna liczba, miejsce 8, 88 punktów, 2 ósemki. Było różnie w tym roku, czasem z górki, czasem pod górkę, ale udało się całkiem fajny wynik końcowy wypracować. A na miejscu 8 znajduje się Igor Kwiatkowski. Miejsce 7. Coraz bliżej czołówki, coraz bliżej setki punktów. 94 punkty. Nasz... Nasz najmniejszy mistrz Polski kadrowicz, Tomasz Żołędź. Uwaga, uwaga, przekraczamy magiczną liczbę 100 punktów i na miejscu, nie szóstym, bo to będzie piąte ex aequo, mamy 2 zawodników, na miejscu 5. Jest... 103 punkty. Mistrz Polski w taekwondo, wicemistrz Polski w kickboxingu, Kacper Zawadzki. I również na miejscu 5 zawodnik, który już jest prawdziwą firmą i to od lat, a w tym roku kolejny rok obroni tytuł mistrza Polski w kickboxingu i 2 rok z rzędu został najlepszym zawodnikiem mistrzostw Polski kadetów kickboxingu w formule Light Contact, the one and only Igor Głowienka. No i uwaga, wchodzimy w 4. Wszyscy ci, którzy puścili kupony w naszej zabawie typer roku, teraz zaciskają kciuki. Zobaczymy, czy komuś się udało wytypować prawidłowo 1. 3. Uwaga. Miejsce 4. Miejsce 4. 105 punktów, więc różnice naprawdę niewielkie. Chyba jedyny w tym gronie zawodnik, który ma na koncie 5 tytułów mistrza Polski w kickboxingu Point Fighting. I może to być tylko i wyłącznie Kacper Głowienka! No i słuchajcie, ci co puścili nam kupony na zabawę naszą facebookową, to doskonale wiedzą, że już nikt nie trafił 3. Dwójki są, dlatego że nikt nie zauważył czarnego konia dzisiejszego rankingu. No to taka mała zabawa dla was. Pierwsze 3 osoby chciałbym wam zaprezentować najpierw podkładem muzycznym. Na miejscu 3. Kto jest na miejscu 3? Podpowiedź za chwilę usłyszycie z głośników. Wierzysz, w stanie nie szło.
No właśnie. Czasami się go nie zauważa. A tymczasem 125 punktów. Trzecie miejsce w rankingu klubowym. No podwójny mistrz Polski w kickboxingu, tyle powiem. Jan Pypiec! No to uwaga, zostały dwa miejsca. Łatwo się domyśleć, że będą to najlepszy zawodnik, najlepsza zawodniczka. No to podpowiedź poprosimy do drugiego miejsca. Kto będzie na miejscu drugim? Uwaga. Ktoś ma wątpliwości, kto został najlepszą zawodniczką sezonu 2023-2024? Złota medalistka Mistrzostw Polski. Mistrzyni Polski, zawodniczka kadry narodowej dzieci. Srebrna medalistka Pucharu Świata w kickboxingu. Wynik punktowy 148 punktów. Jagoda Staińska! No i cóż, został jeden zawodnik, zwycięzca rankingu, najlepszy zawodnik sezonu 2023-2024, o którym można powiedzieć, że w tym sezonie to dla niego jest taka piosenka, Tina Turner coś takiego fajnego śpiewała. Pierwszy w kategorii elity zdobywca Pucharu Świata w kickboxingu. To 167 punktów rankingowych. Najlepszy zawodnik sezonu Michał Błaziak! Przypominam, że Michał na jednym z poprzednich zakończeń sezonu dostał taką nagrodę Nadzieja Roku czy coś takiego, no chyba się udało, nie? Wydaje mi się, że to było trafione. Słuchajcie, to jest ta złota dziesiątka, ale tak jak mówię, osób punktujących w rankingu było 65. To są wszystkie osoby, które wystąpiły na zawodach, wygrały przynajmniej jedną walkę albo pokonały przynajmniej jednego przeciwnika w konkurencjach technicznych. Tyle osób zrobiło swoje małe zwycięstwo. Wszyscy, którzy przychodzili na treningi, zrobili swoje duże zwycięstwa, a ten zespół, tak fajnie łączący i tych największych, i tych najbardziej doświadczonych, i tych młodziutkich, małych, którzy dołączają do tych starszych, im mogę tylko pogratulować, podziękować za ten sezon, powiedzieć, że tak jak wszyscy są świetni, a tyle jeszcze przed nimi. Zakładajcie teraz swoje koszulki, chcemy zrobić zdjęcie, chcemy zrobić, uwiecznić to, że jesteście najlepszymi zawodnikami sezonu 2023-2024. Ale poważni wszyscy, ja nie mogę po prostu, no sztywniacy tacy. Ja, no, uśmiech no, trochę, no, dzieciaki. Mamy uśmiech, pan chodzi. Super. No to fajnie. Jeszcze teraz dla pozostałych fotoreporterów. Igor. Dobra. Brawo, brawa. No to teraz piłkarzy.
Teraz kolejny zapraszam tych wszystkich, którzy jeszcze nie odebrali swojej giełdaski, którzy opłacili skład. Raz, dwa, trzy do przodu.